Moi drodzy, witajcie serdecznie, ja jestem Lucik, a to przed wami trzeci odcinek nowej serii na moim kanale. Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Drugi dzień nagrywek, także fajnie, fajnie, tam mamy krwiopica, ale tu już są raczej z tych starszych. Tam głęboko w lat generalnie nie idziemy, to co nam mówiły wcześniejsze postacie. Zapuszczanie się w las jest bardzo niebezpieczne. My tymczasem mamy do wyboru, albo idziemy przez bramę, przez tych strażników, albo możemy też udać się w skróty dookoła tych murów, ale generalnie no to jest bardzo ryzykowna tutaj sprawa, ale spróbujemy, no. Czemu by nie? Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Grzybek, ciemny grzybek. Zarcwiały topór. Może uda się coś ogarnąć tutaj. Srebrny pierścień, piła, pogrzebacz. Kurczę. Sporo tutaj rzeczy ogarniamy. Może tutaj przy okazji też coś. Mamy grzybki, mięsa kopacza. Fajnie. Kolejne roślinki. Z tego co pamiętam, to dostanie się do miasta w niekonwencjonalny sposób. Dane w pewnym momencie duży zastrzyk expa, który łatwo można ominąć. Jakbym teraz przeszedł przez bramę, to po prostu bym się już pożegnał z tym zastrzykiem, więc no, jednak biorąc pod uwagę, że każdy tutaj exp jest na wagę złota, to ja po prostu wolę jednak zaryzykować, spróbować. A najwyżej jakby mi się nie udało, to po prostu sobie w tym miejscu cofnę save'a, pozbierałem to co najważniejsze teraz, co mi zależało. Generalnie mamy tutaj takie ala tuneliki, którymi mogę się poruszać i powinienem w miarę dać radę, ale generalnie to co tutaj się znajduje wszystko w tym lesie może mnie po prostu z łatwością zabić, więc ja po prostu będę biec przed siebie w razie czego. Tylko sobie przygotuję, mamy tutaj gdzieś wolna gota, zębate ziele, to mi będzie potrzebne na 15 sekund. Sobie użyję tej roślinki, żeby przebiec gdzieś w niebezpiecznym miejscu. Mam nadzieję, że mi wilki nie wyczują, bo je gdzieś słyszałem w lewej słuchawce. Ja mam pytanie zasadnicze. Generalnie. Czy ja dobrze założyłem swoje słuchawki? Bo ja teoretycznie powinienem je słyszeć w... Źle założyłem słuchawki, kurde, bo ja tak słyszę w lewej słuchawce, czemu ja po lewej stronie słyszę wilki, jak po lewej stronie są mury? Coś tu jest nie halo, jeszcze sobie czekajcie, bo jest kurde noc, ciemno się robi, nie chcę mi się podłożyć do pieca, to się kurde w końcu ogrzałem i kaptur na słuchawki założyłem. Okej, dobra, mamy noc kruka, normalnie teraz wszystko słyszę. I teraz jak my to robimy? To mamy kurde krwiopica, ale może ja jakoś uniknę. Okej, o, fajnie, kurde, nie zauważyli mnie. O, fuck. Stój! Tak? Wyglądasz na biedaka, nie potrzebujemy takich w naszym mieście. Ależ ja mam przepustkę. Dotyczy jedynie... Okej. Stój! Tak? Wyglądasz... Ależ... No ja nie chcę z tobą gadać, sorry, no. Zostaw mnie. Mam nadzieję, że to mi nie spieprzyło całego dialogu. Z późniejszym jegomościem, który mi... Który po prostu zareaguje na to, jakbyśmy się dostali do tego miasta. Okej. W miarę możliwości unikajmy wszelakiej walki z potworami, bo te krwiopipce będą już raczej z tych starszych. A my mieliśmy do czynienia z młodszymi osobnikami, więc wolę po prostu z nimi nie walczyć, nie próbować niczego. Nawet te szczury będą próbować mnie tutaj doganiać. Postarajmy się ich uniknąć. Okej, udało się. Uniknęliśmy tego, nawet muzyka zareagowała na to. Ale dobra, teraz robimy taki myk, że... Nie to. Zostaw mnie. Nie, zostaw mnie, on mnie goni, fuck. Idziemy, idziemy. O, fuck. Nie! Fuck. O nie. Do tego się obawiałem, czekajcie, może inaczej to zrobimy. O tak, przejdziemy, żeby mnie nie zaczepiali po prostu bezsensownie. Okej, dobra. Nara. Muszę w odpowiednim momencie się wspiąć, ale po prostu nie pamiętam o kształtowaniu terenu. Ale sami teraz widzieliście, że bardzo łatwo tutaj możemy zginąć. To jest przede wszystkim, żeby mnie te małe szczuriksy tutaj nie goniły, bo to też jest upierdliwe walczyć z nimi. To nadal generalnie będziemy sobie eksplorować bez obaw. O to się nie martwcie, że ja tutaj wszystko teraz pomijam.
No to będziemy wszystko na spokojnie eksplorować. Bez żadnej audiencji w postaci dzika. On chyba mnie teraz zostawił w święty spokoju. Okej, dobra, tutaj te krzaki trochę mi zasłaniały widok, nie wiedziałem jak się tutaj wspiąć. Okej. O, akurat mi się zębaty źle skończyło, ale dobra. Dobra, udało się. Najważniejsza część jest za nami. Ten dzik był, kurde, to właśnie najgorszy, bo on nas potrafił dogonić. Niestety. No chyba, że ktoś zna glitcha w Gothicu, a o glitcha tutaj w tej grze nie trudno. Okej, nie wiem, czy ja teraz dobrze robię. Okej, dobra, udało się, przeżyłem. Chyba teraz muszę po murze jakoś przejść. Z tego co kojarzę. Jak tam spróbuję na dół jakoś zeskoczyć, to nie wiem, czy ja zginę. Więc po prostu na razie zapiszę grę. Nie wiem właśnie, jak ja to teraz zrobię. Bo nie chce mi się, kurde, spadać tutaj na... ten... A spróbujmy. No właśnie. Także teraz wracamy do poprzedniego planu, czyli tutaj spadam. Okej, tutaj jakimś cudem przeżyłem. Pewnie różnica paru centymetrów, ale no... No niestety bez zmiany będzie musiał się tutaj utopić. Proszę was bardzo, taka niespodzianka mała. Tutaj mamy... O kurde, co ja robię? Banzaja. Tutaj robimy tak. Tutaj mamy tunel normalnie, ale tych drzwi nie otworzymy. Tam z przodu jest wyspa, ale znowu jesteśmy za słabi, więc kierujemy się do portu. I w ten oto zgrabny sposób dostaliśmy się do Corinis poprzez port. Co za ironia, ponieważ jest to portowe miasto i wykorzystaliśmy to przeciwko miastu. Fajnie, fajnie. Tam czeka na nas pewien jegomość. Chyba oszalałem. Co ty tutaj robisz? Przypłynąłeś tu? To niezły sposób na ominięcie strażników przy bramie. Po prostu trzy. No proszę, hej Laresty, stary Draniu, albo czy my się znamy? Ale my oczywiście go znamy z poprzedniej części. Hej Lares, ty stary Draniu, jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z doliny, razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz Lee, prawda? Oczywiście, że pamiętam Lee. Więc wydostałem się z nim z kolonii, zaraz po tym jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem. Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami. A czego od nich chcesz? Posiadają potężny amulet zwany Okiem Inosa. Muszę go mieć. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. Znajdę jakiś sposób. Jasne. Jeśli chcesz się przymilać mieszkańcom, albo zostaniesz chłopcem na posyłki w straży. Ja bym tego nie zrobił. Zawsze to coś. Czy wiesz, dlaczego tu są paladyni? Nikt nie wie na pewno. Większość ludzi uważa, że to z powodu orków, ale ja mam inne zdanie na ten temat. To ma pewnie coś wspólnego ze starą kolonią Karno. Powiedz mi coś o Lee i jego najemnikach. Co konkretnie chcesz wiedzieć? To już znaczy te dialogi brzmią, czyli one zostały nagrane na potrzeby dodatku Noc Kruka. Ale generalnie tutaj warto troszeczkę się wstrzymać z tymi dialogami, bo po prostu może się coś popsuć później. Dlatego po prostu zapytamy się ogólnie, a potem skończymy ten temat. Powiedz mi coś więcej o najemnikach. Cóż, jeśli jesteś takim twardzielem jak kiedyś, nie powinni sprawić ci kłopotu. Większość z nich to bandyci, a jeśli sobie z nimi nie poradzisz, to daleko nie zajdziesz. Jeśli jesteś delikatny, to na pewno z nimi nie wygrasz. Okej. Jak dostanę się do gospodarstwa tego właściciela ziemskiego? To dość proste. Wyjdź z miasta wschodnią bramą i idź drogą na wschód. Mogę wskazać ci drogę, jeśli chcesz. No jest tej przysługi właśnie nie możemy skorzystać. Dlaczego ty nie jesteś razem z Lee i jego najemnikami? Ależ jestem. Tylko, że nie na farmie. Można powiedzieć, że zostałem tu wysłany na posterunek. Nie chcemy, aby statek odpłynął bez nas. O jakim statku mówiłeś? Stoi w porcie za klifami. Lee i paru jego ludzi bardzo chce się stąd wydostać. Ale to może trochę potrwać. Dlaczego? Lepiej zapytaj o to Lee, jeśli go spotkasz. Ma jakieś plany. Okej.
Okej, z tego tutaj dialogu nie korzystamy, chyba że już sobie go psułem, nie mam pojęcia. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Lepsza siła i zręczność na pewno ci nie zaszkodzą. Głównie mi zależy na sile troszeczkę. Wiadomo, zawsze to są większe obrażenia. Wiesz, mówi się o tym. Okej. Dobrze. Twoja siła wzrasta. O to mi chodziło i 10 punktów sobie zostawiłem na inną rzecz. To sobie tak na zapas zostawię. Chociaż z drugiej strony... Dobra, nie ma co. Bo sobie wiecie co, zdejmę ten pas siły, bo on może potem wpływać mi na naukę punktów. Ale z tego co pamiętam jest tutaj taki glitch, jeśli chodzi o naukę właśnie siły. Zapiszmy sobie, żebym tego nie skiepścił. Generalnie patrzcie, objaśnię już wam całą sytuację, żebyście wiedzieli o co mi chodzi. Mamy tak, atrybuty siła, zręczność, tak dalej, nie? Niestety, po osiągnięciu 30 punktów siły, koszt nauki i dalszych punktów siły się wzrasta, czyli za kolejne 5 punktów siły będę musiał zapłacić dwa razy więcej, czyli nie 5 punktów za 5 punktów siły, tylko na przykład właśnie za 5 punktów siły 10 punktów siły. 5 punktów nauki. Nadążacie, myślę. Ale jest taki myk, można oszukać system gry, żeby to zrobić nieparzyście, czyli pojedynczymi punktami siły sobie tutaj dobić do 29, nie do 30, tylko do 29, a potem na tym ostatnim progu użyć opcji 5 punktów siły za 5 i wtedy osiągniemy 34 punkty siły i zyskamy w ten sposób troszeczkę takie 4 darmowe punkty siły dodatkowe. Myślę, że nadążyliście tutaj troszeczkę. Generalnie nie ulepszamy po 5 wszystkiego, tylko właśnie w takich tak co 30, co 60, co 30 punktów po prostu te koszty się zwiększają, więc właśnie tak ulepszamy do tych 29 nieparzyście, a potem do 60, do 59 i tak dalej, i tak dalej, no. Okej, okay, mam nadzieję, że zrozumieliście, bo to ciężko trochę. Ja nie jestem matematycznym chłopem, ale generalnie zapisałem sobie oba save'y. Ciemno się zrobiło, wiem. Zaraz tutaj nas noc zostanie, więc teraz sobie użyję 5 i 4 razy punkt siły. Punkt siły i tyle. Tyle mnie interesuje. Dobrze. I teraz mam 29 punktów siły. Teraz mogę użyć pasa, mam 34. Wbiję poziom doświadczenia, to mogę sobie te 5 punktów użyć. Okej, okay, dobra, mam lepszy miecz nieco. Fajnie. Udaje się w miarę. To drugi poziom osiągnęliśmy. Dobra. Zapisałem sobie save'y. Wiesz, dokładnie. Ta latarnia była na środku zawsze? Pamiętam i... Fajna, fajna. Okej, okay, kurde, klimatyczne to miasto się zrobiło. Naprawdę, ten DirectX, może bym powiedzieć, daje radę. Okej. Okay. Mamy imienniki, ale najpierw sobie pozwiedzajmy to miasto. Znajdźmy jakieś miejsce do spania przede wszystkim. Oho. Strażnik. Hej, ty, zaczekaj. Chyba gdzieś cię już widziałem. Czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak. Oho, portret. Spójrz. Znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. No, no, sam bym na to nie wpadł. Bardzo śmieszne. Gadaj lepiej, czego chcieli od ciebie ci ludzie. Zapytaj ich o to sam. Chyba ich zamknąłeś, prawda? Nie, nie żyją. W takim razie nigdy się nie dowiemy. Jeśli masz jakieś kłopoty, porozmawiaj z Lordem André. Może on będzie w stanie ci pomóc. Znajdziesz go w koszarach. Okej. Okay. Myślałem, że gorzej pójdzie ta rozmowa, ale nie jest to źle. Okej. Okay. On tutaj Regisa. Hej, nowy w mieście, co? Tak, ale co ci do tego? Niedawno przybyłem z kontynentu. Teraz włóczę się bez celu. Złoto niemal mi się skończyło. Nie pozostanie mi więc chyba nic innego, jak tylko przyłączyć się do straży. Nie chcę tego jednak. To żadna przyjemność zostać rozszarpanym przez orków w imię króla. Czy ostatnio wydarzyło się coś ciekawego? Można by tak powiedzieć. Okradziono Bospera, miejscowego łuczarza. Co za tupet. Koleś po prostu wszedł do sklepu w środku dnia i zabrał stamtąd łuk. Bosper wyskoczył za nim jak poparzony, krzycząc: stój, zatrzymaj się, draniu!
Złodziej jednak był szybszy. Okej. Co możesz mi powiedzieć na temat straży? Jeden z paladynów przejął niedawno dowodzenie. Niejaki Lord André próbuje zmobilizować połowę miasta do walki przeciwko orkom. Jednak, żeby się zaciągnąć, trzeba być obywatelem miasta. Z tego co wiem, to nie będąc obywatelem, można trenować, nie zostanie się jednak oficjalnie przyjętym. Okej, czy ja mogę nas wyszkolić w razie pół? Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Lordzie André? Wiem, że objął także funkcję sędziego. Jeśli wdasz się w jakieś kłopoty w mieście, będziesz musiał przed nim odpowiadać. Zdarzyło mi się raz wdać w bójkę z jednym z obywateli. Ten pobiegł z płaczem do Lorda André i doniósł na mnie. Ta drobnostka kosztowała mnie 50 sztuk złota. Całe szczęście, że zajście miało miejsce w nocy i nie było świadków. Im więcej osób naskarży na ciebie władzą, tym wyższą karę dostaniesz. Kurde, zdarł się z niego. Z kim się pobiłeś? Koleś nazywa się Valentino. Często przesiaduje w knajpie w pobliżu świątyni. Na ogół nie uznaje przemocy, ale ten człowiek zasłużył na to, żeby przerobić mu trochę facjatę. No i mam incynek doniósł, co? Gdzie ty biegiem idziesz, kurde? Dobra, moi drodzy, wykonamy teraz taki śmieszny myk. Ogarniemy sobie za darmo zbroję. A pozostałe sprzedamy. Fajnie, fajnie. Pod altem mamy skoki. Zapomniałem o tym, kurde, ta gra naprawdę jest momentami śmieszna. Okej. Okej, tutaj caps lock. I teraz tak. Ja przywaliłem. Dobra, jeszcze raz. I teraz. A! Nogą zahaczyłeś Bezi, no. Musimy na ten dach się dostać i dostać się do składziku. O! Noż ja pierdzielę. Myślałem, że mam dobrego skilla tutaj wyćwiczonego, bo już nie pierwszy raz tutaj wchodzę. No, za trzecim razem. Nie jest źle, niezły wynik. Dobra. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy ten strażnik. I oczywiście tutaj mogę różne. Skórzany pancerz, proszę was bardzo. Ten pancerz by mi kosztował sporo kasy u sklepikarza pewnego. Na tej proszę was bardzo. Oj, porządnie wyglądamy teraz, fajnie. O kurde, nie to. Może po prostu użyję quick loota, o którym zapominam. Tutaj mamy różne stroje obywateli, więc też na spokojnie możemy tutaj sobie ogarnąć. Ale póki co, może się wydostańmy przede wszystkim. I nie zabijmy się, bo można naprawdę łatwo spaść tutaj. Okej. Okay. Nice. Dobra, udało się. Moi drodzy, naprawdę mnóstwo tej rzeczy mamy do zwiedzenia, ale pogadajmy jeszcze tutaj może z tą okolicą, bo teoretycznie przez tę bramę moglibyśmy normalnie przejść, ale teraz jest kurde ciemno w nocy, ten paladyn się na mnie patrzy. Nie, uciekamy. Nie. Nie. No generalnie każdy, kto grał chociaż raz w Gothica, to będzie kojarzyć te tereny, bo naprawdę to jest charakterystyczne miasto. Małe dosyć, ale charakterystyczne w tej grze, więc no... Tak jakby nie było. Mamy tam Watrasa, który też będzie pełnić bardzo ważną rolę w tej grze. Mamy Bartoka, imienniki różne poznajemy. Teraz sobie ze wszystkim pogadamy. Dobra, o, ten gościu będzie bardzo ważny dla nas. Dziwne. Wydajesz mi się znajomy, podróżniku. Cóż, niezbadane są tajniki czasu i przestrzeni. Wybacz mi brak grzeczności, synu cierpliwości. Nie zostałeś nawet jeszcze powitany. Witaj, przyjacielu. Usiądź na mym dywanie i zaciągnij się dymem z fajki. Wcale mnie to nie dziwi. Kim jesteś? Nazywam się Abuin ibn Jadir ibn Omar Khalid bin Haji al-Sharimi. Jestem mędrcem i wróżbitą, astrologiem i znawcą tytoni. Tyle zawodów w jednym? Jaki tytoń proponujesz? Moje fajki nabite są ostrym, orzeźwiającym tytoniem jabłkowym. Spróbuj, czego tylko zapragniesz, synu przygody. Czy możesz mi powróżyć? Moje talenty są na twoje usługi za skromną opłatą, o ojcze szczodrości. Ile chcesz? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 25 monet. Okej. Ale pamiętaj,
przyszłość zawsze jest niepewna. Mogę tylko ujrzeć przelotni niektóre chwile. Pracuję niemal przez cały dzień. Trzeba uważać na to, co się dzieje. Przypowiedz mi przyszłość. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, poszukiwaczu wiedzy. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Lepiej by było. Oho. Orkowie pilnują wejścia. Stary tunel. Górnicza dolina. Ludzie w lśniących zbrojach. Nie potrafię niczego. Mag, twój przyjaciel jest z nimi. Czeka na ciebie. Nie mów. Ogień. Atak. Potężna istota. Płomienie. Wielu zginie. Cóż to? To tylko miasto, ruiny, Quahodron w Jarkendarze. On zwie się Quahodron w Jarkendarze. Słyszałam co innego. Jarkendar to jest lokacja. Wizja się skończyła. Nie widzę nic więcej. To przecież okropne. Przez to będzie jeszcze. Okej, pierwsza część tej wizji. To jest oczywiście to, co nas czeka w Górniczej Dolinie. Musimy się spotkać z pewnym magiem, który wyruszył z rycerzami. Pewnie chodzi o Baalenów. A tym magiem może być prawdopodobnie Milton, który chyba został w Górniczej Dolinie. Ale to więcej szczegółów dowiemy się może później. Teraz każdy już o tym mówi. A, klient. Co mogę dla ciebie zrobić? Szukam pokoju. A więc trafiłeś we właściwe miejsce. Ile kosztuje nocleg? Absolutnie nic. Paladyni opłacają noclegi dla wszystkich przyjezdnych. A więc mogę tutaj nocować za darmo? Tak. Idź na górę. Wciąż jeszcze mamy tu kilka wolnych łóżek. Okej. Czemu paladyni opłacają noclegi? Ja też tego nie rozumiem. Może chodzi im o to, żeby oczyścić ulicę z biedoty, która, jak wiadomo, popełnia wiele przestępstw. Poza tym, pewnie chcą się przypodobać wędrownym kupcom. Odkąd chłopi zaczęli się buntować, to oni są naszym jedynym źródłem zaopatrzenia. A poza tym, chyba chcą załagodzić panujące w mieście nastroje. Lord André zorganizował nawet darmowe piwo. Rozdaje je na placu Wisielców. Ciekawy jest Lord André. Kto tu teraz mieszka? Praktycznie wszyscy moi klienci to wędrowni handlarze. Aha. Tylko nie próbuj ich okradać. Nie chcę tutaj żadnych problemów. Naprawdę, sama widziała. Kto tu teraz mieszka? Praktycznie wszyscy moi klienci to wędrowni handlarze. Aha. Tylko nie próbuj ich okradać. Nie chcę tutaj żadnych problemów. Spokojnie. Mam parę pytań dotyczących miasta. Ja zadam jej tutaj parę pytań. Opowiedz mi o mieście. Korinis to jedno z najbogatszych miast w Królestwie, choć może w tym momencie trudno w to uwierzyć. Odkąd zaczęła się wojna z orkami, handel przestał przynosić zyski. Król zażądał, żeby wszystkie statki handlowe zostały skonfiskowane na użytek armii. Więc rzadko przypływają tutaj jakiekolwiek jednostki, co z kolei oznacza marne zaopatrzenie. Wielu mieszkańców martwi taki stan rzeczy. Nikt nie może przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Możemy tylko z pokorą czekać na to, co ma nastąpić. Chyba nie mamy żadnego wpływu na przyszłe wydarzenia. No to nie ciekawie, pani. Gdzie mogę tu coś kupić? Targ znajduje się dokładnie naprzeciwko drzwi frontowych. Znajdziesz tam wszelkie możliwe towary. Po drugiej stronie miasta jest jeszcze kilka sklepów i zakładów rzemieślniczych. Większość z nich znajduje się przy bramie. Ryby możesz kupić w dzielnicy portowej. Sklep rybny znajdziesz tam bez trudu. Logiczne. Okej, z grubsza dowiedzieliśmy się o sytuacji. Wszystkie statki handlowe zostały skonfiskowane, więc po prostu wszelakie towary, wszelakie żywności, zaopatrzenia nie są już takie płynne, jak były przed wojną. Po prostu nie ma już takiego transportu, nie ma takiego podażu na popyt. No i no niestety mieszkańcy się niecierpliwią i no, ciężka sytuacja, jakby nie było, ale piękne widoki, no. Te tekstury troszeczkę oddają i ten Derek X. Dobra, moi drodzy.
Co by tu dalej porobić? Mam sposób na zwiększenie troszeczkę naszych zasobów tutaj pieniężnych. To bardzo typowe. Pierwsza rzecz, Sara. Jaki idzie interes? Kiedy pojawili się paladyni, pomyślałam, że to dobra okazja na zarobek. Zlecili jednak produkcję swojej broni Haradowi, więc ani Hakon, ani ja nie zarobiliśmy nawet sztuki złota. Co więcej, wieśniacy odcięli dostawy pożywienia i ceny bardzo poszły w górę. Pocieszam się jeszcze tylko tym, że paladyni płacą za moje pokoje w gospodzie. Okej, czyli ciężko ci idzie. Na czym polega problem z chłopami? Odmawiają dostaw towarów. Teraz, kiedy szlaki morskie zostały zamknięte, miasto jest całkowicie zależne od dostaw z okolicznych farm. A Onar, właściciel ziemski, wynajął najemników, by chronić się przed oddziałami straży. Inaczej strażnicy sami zabraliby jedzenie. Najemnicy jednak nie tylko bronią farmy Onara. Zastraszają też rolników, którzy prowadzą mniejsze gospodarstwa. O. Widziałam ich, kiedy mijałam farmę Akila. Nie chciałabym być teraz na jego miejscu. Okej, czyli niech wszyscy najemnicy są tacy fajni, są. Gdzie znajduje się farma Akila? Jeśli wyjdziesz wschodnią bramą, a potem skręcisz w prawo, dojdziesz do schodów. Prowadzą one na farmę Akila. Jednak nie odważyłabym się tam teraz iść. Z pewnością najemnicy jeszcze nie odeszli. Okej. Wschodnia brama to jest tutaj. Tam to mnie strażnik na początku zaczepił. Okej, Sara, kup ode mnie ubrania. Pokaż mi swoje towary. Zawsze standardowy klasyczny tekst. I my jej sprzedamy to. Fajnie. I teraz tak, to jej sprzedamy. Nie wiem, czy z łuku będę korzystać kiedykolwiek, ale powiedzmy, że na razie niech zostaje. To jej mogę sprzedać chyba. No. Stara kamienna tablica. O! Z nią w ogóle Xardas będzie miał dialog, ale to może w innym odcinku, bo wrócimy sobie do Xardasa. Sobie zostawię tak pojedyncze. Tutaj jest 10 sztuk sprzedano, no i dobra. W miarę się ustawiliśmy. Tych łodek będę potrzebować 10 sztuk, tak by the way, ale to z bandytów można je zdobyć łatwo. Tylko najpierw musimy w mieście trochę wzmocnić naszą postać. A dobra. Teraz, czas na ciekawą operację. Będziemy za hajs zwiększać nasze punkty zdrowia, punkty trafienia. W tym celu muszę wyrzucić wszystko, co mam. Dosłownie. Mam nadzieję, że nie będą mnie atakować. Dla ciebie zrobić? Szukasz duchowego wsparcia? Pragniesz skierować modlitwę do Inosa? Czy też chcesz złożyć niewielką ofiarę w złocie dla naszego kościoła? Naprawdę, sama widziałam. Ile wynosi przeciętna ofiara? To zależy od twojego stanu majątkowego. Zobaczmy, ile przyniosłeś. Nie należysz do bogaczy, co? Zostaw sobie te parę monet. Okej, żeby mi po prostu nie pochłonął za bardzo, nie? Musi mnie ocenić jako biedak. Przynajmniej taka jest taktyka i teraz... Chciałbym złożyć ofiarę. Żeby ta pierwsza danina po prostu była mała. Okej, po 50 sztuk złota, lecimy. Błogosławię cię w imieniu Inosa, albowiem on jest światłem i sprawiedliwością. I teraz wyciskam się prawdopodobnie do Zara. I spamimy. Błogosławię. Okej, mana, to mi się akurat nie przyda. Naprawdę to interesujące. Błogosławię. Okej, 50 tych doświadczenia. Błogosławię cię w imieniu Inosa. Tego nie powtarzam. Fajnie. Chciałbym. Zawsze to powtarzam. Okej, teraz punkty trafień będą lecieć. Niczego jej już nie wie. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Mój mąż. To mi zwiększy znacznie moją przeżywalność. Naprawdę, sama widziałam. Błogosławię. Tak boję się, ile wyrąbałem kasy. Błogosławię. Okej, na razie przystopujmy. Nie powtarzaj. 80, jeszcze raz mogę, okej, dobra. Słyszałem co innego. Chciałbym. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Błogosławię. Okej, na szczęście za punkta naukę nie muszę płacić w tym mieście za bardzo. Punkt trafień 99. Nice, dobra. To jest znacznie... Mój mąż, po prostu będę miał zaraz podwójną ilość punktów trafień, jak miałem wcześniej. Dobra, moi drodzy, jeszcze możemy pogadać z innymi handlarzami. O, tu mamy Graga w ogóle. Co tu się dzieje?
Jeszcze jedno. Posłuchaj mnie, chłopcze. Muszę się teraz zająć ważnymi sprawami. Pogadamy później. Jasne? Okej. Niczego. On tutaj teraz jest inkognito, oczywiście, żeby go strażnicy nie dorwali. Będzie jeszcze gorzej. Niech Inos będzie z tobą, nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam straż miejską. Chwileczkę. Czy ja wyglądam na złodzieja? Ha! Nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. No już tak, nie panikuj. Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły, przedstawił się jako Rengaru, a o ile to naprawdę jego imię. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska. A co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań pije za moje pieniądze. Na chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła. Okej. Mógłbym odzyskać twoje złoto. A czemu niby miałbyś to zrobić? Niczego jej już nie powiem. To zależy. Pomożesz mi dostać się do górnego miasta? Zwracasz się do niewłaściwego człowieka. Nie pochodzę z miasta, jak większość kupców na targowisku. Jeśli chcesz dostać się do górnego miasta, porozmawiaj z kupcami w dolnej części Korinis. Okej. Chcę części złota jako nagrodę. Najpierw odzyskaj moją sakiewkę. A dopiero wtedy pogadamy o twojej nagrodzie. No, bezimiennemu zależy na tym, żeby się jak za wszelką cenę dostać do górnego miasta, ale no niestety prawdopodobnie dopóki nie wzmocnimy naszej postaci i nie dołączymy do którejś z gildii, to raczej no to będzie wykluczona opcja. Sama tego nie widziała. Dlaczego nie zawołałeś strażników? Reagują tylko wtedy, jeśli się złapie złodzieja na gorącym uczynku. A kiedy zauważyłem, że sakiewka zniknęła, tego drania już nie było. Teraz każdy już o tym. Okej. Ile było w sakiewce? 50 sztuk złota. To całkiem sporo w dzisiejszych trudnych czasach. Z pewnością. Zobaczę, co da się zrobić. Ostrożnie. Jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym straż miejska. Ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. Lepiej coś wymyśl. Postaram się. Nie mogę się zajmować wszystkim. Pokaż mi swoje twary. Okej, krótki miecz, amulet dębowej skóry, szybki. No, nic ciekawego niestety. Mógłby 110 zręczności, ojoj, to już jest taki praktycznie endgame. Okej, ten Rengaru stoi tutaj pod latarnią, nieważne. Pracuje niemal przez cały dzień. Jora mówi, że masz jego pieniądze. Cholera! Spadam stąd! Gdybym sama tego nie widziała. Chwila! A, mam cię. Mam cię. Czego ode mnie chcesz? Niczego jej. Okradłeś Jorę w biały dzień. Widział nawet, jak to robiłeś. Przyszedłem ci więc powiedzieć, że jesteś zawszonym złodziejem i... Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze, natychmiast. Oto kasa! A teraz pozwól mi odejść, obiecuję, że już nigdy nic nie ukradnę! Powinienem wydać się straży. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Nie mam już nic! Zostaw mnie w spokoju! Nikomu tego nie powtarzam. Dopilnuję, byś trafił za kratki. Nie chcę więcej kłopotów. Jeśli uważasz, że tak właśnie powinieneś postąpić, proszę bardzo. Uważaj jednak, moim przyjaciołom nie spodoba się to, jak mnie potraktowałeś. Oho. No i tutaj warto zapamiętać ten wątek na najbliższe odcinki, moi drodzy, bo on się jeszcze tutaj powtórzy, ale to w swoim czasie. Ktoś musi pracować. Co do tego złodzieja? Tak? I jak postępy? Złapałeś go? I co najważniejsze, czy masz moje złoto? Mamy, nie strzyżarem. Tak, złapałem go bez problemu. Przez jakiś czas będzie gnić w więzieniu. A co z moim złotem? Teraz każdy już o tym wie. Oto 50 sztuk złota, które ci ukradł.
Chwała niech będzie Inosowi! W mieście wciąż panuje sprawiedliwość. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Chcę część złota jako nagrodę. Jeśli chcesz złota, to schwytaj złodziei i odbierz nagrodę od lorda André. A teraz muszę zająć się swoimi klientami. No patrzcie, co za dupek, nie? No jeszcze Hakon. Jestem Hakon, handlarz bronią. W dzisiejszych czasach każdy powinien nosić broń, szczególnie poza miastem. Okej, może się przestawimy, bo gra trochę swoimi ramieniami zasłania. Okej, lepiej. No, jest ciulowo, ale... Pokaż mi swoje towary. No, zobaczmy, co on tu ma. Mapa, straży, okej, dodatkowe resy, skórzany pas. Tylko, że się wycyckałem z całego złota. O której wszyscy wiedzą. No, nie żałuję tego wyboru. Tutaj sobie swoje zostawię na później. Teraz każdy już o tym wie. Okej, pogadajmy może jeszcze z nim. To przecież okropne. Opowiedz mi o terenach wokół miasta. Zrobiło się tam cholernie niebezpiecznie. Po pierwsze, z powodu bandytów. Po drugie, z powodu dzikich bestii. Nawet zwierzęta głodują w dzisiejszych czasach. Dlatego zapuszczają się coraz bliżej miasta. Naprawdę sama widziała. Co wiesz na temat paladynów? Ci goście doprowadzają mnie do ruiny. W mieście można kupić co najwyżej krótkie miecze. Wszystko, co jest dłuższe niż pół metra, zostaje przez nich skonfiskowane. A w zamian mogę sobie za darmo pomieszkać w gospodzie. Tak, to... Okej. Skąd bierzesz broń? Do tej pory kupowałem broń od kowala Harada. Jednak teraz Harad produkuje miecze tylko i wyłącznie na użytek paladynów. Pracuje dla nich jak szalony, dzień i noc. I to za darmo. Uważa to za swój obowiązek. Dlatego mogę ci zaoferować jedynie resztki moich towarów. Nie wierzę w to. No, widać. Co wiesz na temat bandytów? O! Co wiem na temat bandytów? Obrabowali mnie w drodze do miasta. I nie tylko mnie. Krążą po okolicy już od jakiegoś czasu. Straż próbowała ich znaleźć, ale nic z tego. Gdzie cię napadli? W pobliżu farmy Akila. Idź do bramy miasta i udaj się drogą w prawo. Po jakimś czasie dojdziesz do schodów. To stamtąd nadeszli ci dranie. Założę się, że mają kryjówkę w lesie. Tutaj już mieliśmy tłumaczone, jak dotrzeć do farmy Akili, ale to jeszcze w swoim czasie. Czy wiesz, kto ze straży brał udział w poszukiwaniach? Tak, nazywa się Pablo. On i jeszcze parę osób próbowali odnaleźć kryjówkę bandytów. Na próżno. Czy wiesz, gdzie przebywa Pablo? Patroluje miasto. Znajdziesz go albo na placu świątynnym, albo w dolnej części miasta. No już z Pablo mieliśmy okazję się poznać. Zajmę się tym. Co? Ty się nimi zajmiesz? Zupełnie sam? Chyba musisz być niezłym wojownikiem, co? Ile mi za to zapłacisz? To niebezpieczne zadanie. No dobrze. Jeśli pokonasz bandytów, dostaniesz ode mnie 100 sztuk złota. Nie mogę się zajmować wszystkim. No spoko. Dobra, moi drodzy, tutaj większość stolic ogarnęliśmy. Jeszcze mamy Zurisa i tego drugiego typa, ale to braknie nam czasu po prostu na ten odcinek, więc przejdźmy jeszcze na sam koniec do rozmowy z Fatrasem, który nam przekaże bardzo ciekawe informacje, też myślę tutaj dotyczące naszego wątku głównego. No ale mimo wszystko te dialogi tutaj z tymi postaciami naprawdę są, myślę, dosyć ciekawe. Ten dubbing napi... No. Że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność, ani mrok. No nawet te przemowy Watrasa tutaj do obywateli. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą. Jednakże bez skutku. Okej, pogadajmy z nim. Niech łaska Adanosa będzie z tobą. Kim jesteś? Nazywam się Watras. Jestem sługą Adanosa, strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii. Co mogę dla ciebie zrobić? Mam list adresowany do ciebie. Do mnie? Tak, to naprawdę ważna wiadomość. Ciekawi mnie, jak wszedłeś w jej posiadanie.
od Kawalorna, myśliwego. Kawalorn? A gdzie on się podziewa? Polecił mi przekazać, że nie zdążył na czas i że zmierza na miejsce spotkania, gdziekolwiek by to nie było. Widzę, że zasłużyłeś sobie na jego zaufanie. Ja również będę ci chyba musiał zaufać. Powiedz mi coś o wodnym kręgu. A czemu miałbym to zrobić? Tak przez wszystkich ludziach rozmawiamy. Przysyła mnie Kawalorn. Naprawdę? I co powiedział? Że nie wzgardzisz pomocą osób wszechstronnie uzdolnionych. A więc chcesz się do nas przyłączyć, czy tak, mój synu? Powiedz mi coś o wodnym kręgu. A czemu miałbym to... Aha, powtarza się. Chcę się przyłączyć do wodnego kręgu. Doskonale. Pierwsze wymaganie już spełniasz. O co ci chodzi? Przynajmniej jeden z nas ci ufa, inaczej byś się o nas nie dowiedział. Ale ja nic o tobie nie wiem. A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi, skąd pochodzisz i co sprowadza cię do tego miasta? Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Co to za wiadomość? No i tutaj jest taka ciekawa sprawa, bo Batrasa nie da się oszukać, więc musimy mówić prawdę. Niedaleko stąd zbiera się potężna armia. Jej przywódcami są smoki, a celem podbój całego kraju. Smoki? Mówisz o istotach, o których zwykle wspominają tylko legendy. Kto ci o tym powiedział? Słyszałem jakieś plotki, no to nawet ja bym w to nie uwierzył. Powiedział mi o tym mag Xardas. To on wysłał mnie, bym ostrzegł paladynów. Ten nekromanta. A więc żyje. I on cię tu przysłał. Kim jesteś naprawdę? Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Korinis. Dobrze, podsumujmy. Jesteś zbiegłym więźniem, któremu nekromanta Xardas powiedział, że armia smoków zamierza podbić cały kraj i zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale nie wyczuwam, byś próbował mnie okłamać. Dlatego muszę przyjąć, że kierują tobą szlachetne pobudki. Dostaniesz szansę na dołączenie do wodnego kręgu. Tak po prostu. Co muszę zrobić, aby do was dołączyć? Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe barki wielką odpowiedzialność. Nie przyjmuję zgłoszeń każdego. Chcesz być jednym z nas? Udowodnij, że twoje postępowanie przystaje do naszego. A konkretniej? Każdy kandydat musi wykonać ważkie zadanie, zanim otrzyma zgodę na przyłączenie się do nas. Dopiero po tym mogę rozważyć twoją prośbę o zgodę na dołączenie do naszej walki o utrzymanie równowagi na tej wyspie. Pokonałem śniącego. To chyba dosyć znaczące osiągnięcie. Dużo opowieści się ostatnio słyszy. Nawet historie o wypędzeniu z tego świata potwora znanego jako śniący. Nie słyszałem jednak, aby była to wyłącznie twoja zasługa, choć widzę, że wierzysz w swe słowa. Trochę mnie to denerwuje, ale nie mogę mieć pewności, że zmysły mnie nie zwodzą. Uwolniłem wielu ludzi. Bariera została zniszczona. No, jeśli to naprawdę twoja zasługa, ludzie, których uwolniłeś, to nie byli tylko magowie wody i niewinni osadnicy. Po całej krainie rozpanoszyli się również różnoracy bandyci, którzy zagrażają teraz obywatelom tego miasta. Zajęli już część terenów okalających miasto. Niemal nie da się bezpiecznie opuścić Korinis. To jak mogę cię przekonać? Ostatnio w Korinis dzieje się coś dziwnego. Niemal codziennie znikają kolejni mieszkańcy. Gdyby udało ci się ustalić, co się z nimi stało, miejsce w wodnym kręgu masz zapewnione. Tylko że... Tak? Najpierw musisz skontaktować się z paladynami i przekazać im tę wiadomość. Sądzę, że to bardzo ważne. Pomów z Lordem Hagenem. Ale przecież mnie do niego nie dopuszczą. Ależ dopuszczą, dopuszczą, jeśli będziesz członkiem wpływowej organizacji. Krąg ma swoje kontakty, czasem dość przydatne. Postaramy się zadbać, abyś mógł dostarczyć wiadomość Hagenowi jak najszybciej.
Pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem Laresem. Może on zdoła ci pomóc. No, wielką mowę. Akurat z nim miałem pogadać, jeśli tylko wbiję level. Do której gildii mam się przyłączyć? Jedynie trzy są dość potężne i wpływowe, aby się liczyć. To Straż, Magowie Ognia i Najemnicy z Farmy Onara. Wybór należy do ciebie. Lares może pomóc ci w podjęciu tej trudnej decyzji. Lepiej z nim pomów. Tak zrobię. Okej, ja jeśli już uprzedzając wasze pytania, to jednak postawię na wybór Straży z tego względu, że jednak chcę zrobić taką hybrydę wojownika i maga, jakimi będą później paladyni, jeśli uda nam się do nich dołączyć, a póki co Straż to jest takie minimum. No jakoś tak dawno nie grałem strażnikiem, więc z tego względu postanowiłem postawić na tą klasę. Oczywiście najemnicy czy magowie ognia też nie byliby najgorszym wyborem. Każda gildia na swój sposób się czymś wyróżnia. Najemnik to jest oczywiście taki typowy wojak, a strażnik to już jednak też na początku jest też typowym wojakiem, a później już jako paladyn możemy rozwijać ścieżkę wojownika, albo właśnie iść takie dodatkowe zaklęcia paladyna, robić taką hybrydę. I ja jeszcze nigdy takiej hybrydy swoistej nie zrobiłem, więc myślę, że to będzie taki ciekawy challenge na tą serię. Okej. Okay. Co do tych znikających ludzi. Tak? Gdzie szukać ich śladu? Większość z nich zaginęła w porcie. To chyba dobre miejsce do rozpoczęcia poszukiwań. Okej, zaginionych ludzi i jakby kontynuacja. Jeśli wpadniesz przypadkiem na Laresa, przekaż mu ten ornament i każ mu go oddać. Będzie wiedział, co zrobić. Dzięki. Patras mi przerwał. Kontynuację wątku zaginionych ludzi, jak i też dołączenia do gildii, nie tylko, zostawiam sobie, jak i wam, na następny odcinek. Po prostu nowa eksploracja Korinis, troszeczkę spędzimy tutaj czasu, ale już z czasem będziemy powoli sobie wszystko tutaj questy różne zaliczać. Też oczywiście udamy się do farmy Onara, w miarę do klasztoru, poeksplorujemy sobie naprawdę mnóstwo przygód jeszcze przed nami, ale też nie wszystko po kolei, no, ale też wszystko po kolei trzeba tutaj ogarnąć, także na spokojnie. Komentował ludzik, mam nadzieję, że seria wam się podoba, przyjemnie wam się ogląda, dajcie swoje myśli w komentarzu i trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Hey. Bargain with shit so butter, but they selling you margarine. Don't buy it, keep trying. Save your strength for what you've been eyeing. Both eyes open, patches ain't pirate. Caribbean dreams are unseen, but I digress. Into the present tense, we all hesitant. Ain't one of us heaven sent. Emotions build up, so you better vent. Stick out like sore thumbs in that leather vest. But even in that thing